Musical Bodo odniósł już na samym starcie sukces kasowy. Bilety zostały wyprzedane w ciągu tygodnia. Zarówno próba generalna, jak i prapremiera odbyły się przy komplecie widowni. Większość publiczności stawiła się już na godzinę przed spektaklem, a i tak trzeba było walczyć o miejsca. Bodo Musical to przedstawienie luźno oparte na wydarzeniach z życiorysu artysty. Oparte i tak naprawdę jest trochę impresją na temat tego, ponieważ nie jest do końca dopowiedziane to, w jaki sposób, zakończył żywota i różne inne epizody z jego życia. Jak się Panią podobało? Bardzo, bardzo, bardzo mile jestem zaskoczona, naprawdę. Bardzo piękny musical. Było bardzo elegancko. Jesteśmy pod dużym wrażeniem. Jesteśmy zachwycone. Bardzo mile spędzony wieczór. Tak na gorąco, wrażenia. Świetnie. Trochę nam się pokrzeliła technika, ale trochę i niewidocznie dla oka widza, mam nadzieję. Nie zauważyłem. No to całe szczęście. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo zebrała się rzeczywiście świetna grupa ludzi. Teraz dosłownie na żywo przed chwileczką spotkaliśmy się i powiedzieliśmy, że złożyło się tak, że wszyscy potrzebowaliśmy tego spektaklu w sensie emocjonalnym, w sensie ludzkim. I jest terapeutyczny. Dla nas, mam nadzieję, że dla miasta, dla mieszkańców również. Można odtrąbić sukces. Tam. To jest... Premiera się udała. Jestem beznadziejnym reżyserem, bo ciągle marudzę, więc udała się, ale to jest jakiś etap. Myślę, że może być 10 razy lepiej. Do tego będziemy cały czas dążyć. Oczywiście, że się udała. Na szczęście tak. Ale widzę jeszcze potencjał do góry. Ekipa zmęczona? Zmęczona. Pracowaliśmy bardzo długo.
wczoraj do północy. Chciałem podziękować tą drogą i bardzo proszę, żeby to się znalazło w materiale moim wspaniałym współpracownikom w Domu Kultury, bo rzeczywiście oddali się wszyscy tej inicjatywie i bez nich to nie udałoby się. Powiedz, miałeś tremę? Znaczy się, bardziej się obawiałem tego, czy zadziała to wszystko, bo strasznie dużo mieliśmy tutaj tego. W 4 osoby działaliśmy, także myślę, że bardziej trema techniczna niż o to, czy ta muzyka podpasuje pod to, czego oczekiwał reżyser. To pierwszy musical w Rawiczu. Ja mam taką nadzieję, że będą następne. Właśnie przed chwilą mówiłam koleżance, że z reguły, żeby jakieś fajne wydarzenie artystyczne odwiedzić, trzeba było z Rawicza pojechać do Wrocławia. Ja zrobiłam desant odwrotny. Z Wrocławia przyjechałam specjalnie na to przedstawienie. I to jest bardzo miłe. I zachwyciło mnie ono. Jest przepięknie zrobione, fantastyczny odbiór też publiczności, mnóstwo tak, ludzi. Dokładnie. Więc myślę, że jest taka duża potrzeba, żeby tutaj w Rawiczu działo się dużo więcej na polu kultury. Także bardzo serdecznie dziękuję za ten pomysł. Gratuluję dyrektorowi świetnego pomysłu. Aktorzy przedni, bardzo nam się podobało. Prawda? Bardzo.